Panowie, tylko jest jeden mały problem. On nie włączyłem nagrywania. No i co jeszcze raz? Siema wszystkim. Witamy. Jest druga odsłona pojedynku. Jesteśmy na ujściu Wieprza w miejscowości Dęblin, tak? I będziemy, ponieważ jesteśmy na Wieprzu, będziemy palić, ponieważ na Wisła jest znowu nam nie wyszła, bo jest duży stan. A tutaj prawie 3 metry. Prawie 3 metry, a tu jest fajna woda, spowolniona przez właśnie ten duży stan Wisły i dzisiaj właśnie będziemy tutaj próbowali odławiać jakieś ryby. Dzisiaj już się nie dam, będę walczył do końca. Tutaj będzie na pewno więcej troszeczkę ryb. A to czy więcej, to zobaczymy, bo my ostatnio nie mamy farta do dużych ilości ryb, to więc jak ja jestem, to nie ma dużo ryb, Karol, to wiesz. No może i tak się też zdarzyć, bo jest tu jakiś pan, mówi, że na razie mało tych ryb. Przede wszystkim Wieprz jest czysty, a Wisła jest płynie strasznie brudna. Nie mielibyśmy szans połowić nic na tej Wiśle. Ciężko znaleźć przy takiej dużej wodzie miejsca, w których właśnie ryby będą. W tych miejscach, żeby nie było zaczepów, żeby właśnie te ryby były w okolicy i żeby nie płynęło na przykład na 100 gram, tak? Albo i więcej. Albo i więcej, bo też tak może się w niektórych miejscach zdarzyć. I teraz tak, mam w jednej ręce gruntomierz i gruntomierz moim zdaniem to będzie ta miejsce poniżej. Bliżej Wisły. Bliżej Wisły, poniżej, tak. Ja mam losować. Tak, ty losuj. Już nie jest łatwiej. Paweł ma trochę łatwiej. Ale no cóż nie. Ale z drugiej strony jest problem taki, że będę musiał dalej nieść sprzęt. Chyba nie ma co gadać, tylko idziemy się bawić. No. Piwa dla mnie już? Nie wziąłem, dlatego że jak przegram, to jest blisko sklep i tam podjedziemy, kupimy. A po prostu jakbym wziął, to znak, żebym się poddał, tak? Zobaczymy na koniec. Paweł to się cieszy, bo ma lepsze miejsce i dlatego. To i tak dzisiaj fair zagrał, że się daleko odsunął ode mnie, a nie stoi zaraz koło mnie. A czemu miejsce Pawła jest lepsze? Dlatego, że woda płynie w kierunku Pawła, tam do Wisły i ja siedzę powyżej niego, on poniżej. No i ja mogę ściągać tak teoretycznie ryby tylko, które są między mną a Pawłem. A Paweł ściąga te ryby między nim, Wisłą, no i jeszcze z Wisły, jak mu z Gdańska nawet przypłyną, to też będą te wszystkie ryby jego. Także spodziewajmy się dzisiaj, jak posoli zanętę, jakiś tam dorszy, czy tam śledzi. Nigdy nic nie wiadomo. A w tym roku byłeś już tutaj na Wieprzu? Nie, nie byłem ani raz. Zawsze tu przyjeżdżam co roku, jak na wiosnę, jak jest duża woda na Wiśle. No ale w tym roku akurat no nie udało się ani razu przyjechać, pomimo tego, że była tutaj ta woda. O tej porze, parę lat temu byłem, też była większa woda, było mnóstwo ryb, tylko że no niestety małe, ale może kiedyś byliśmy też tutaj z Pawłem na zawodach. Paweł mnie ograł wtedy ja miałem zamek. No, wtedy leszczami łapaliśmy bardzo dużo leszczy. Mam wagę, jak Paweł będzie miał więcej, najwyżej powiem, że mam popsute baterie i będzie kolejna dogrywka. Nie wziąłem dzisiaj kretary i muszę sobie przypomnieć stare dobrodzieje.
dzieje. Wszystko się ręcznie robiło. Gotowy? No to dobrze, bo ja jeszcze tutaj się bawię. Znowu Kosie, patrzysz jak ja pracuję. Wziąłbyś się za robotę jakąś. U niego byłeś, widziałem, że pracowałeś, a tu przy mnie to nie chcesz. No. Dzisiaj się nastawiam na łowienie szybkościowe małych i średnich rybek. Zobaczymy, jak będą chciały gdzieś się pojawiać jakieś większe, to wtedy rozłożę jakiś cięższy zestaw, ale mam rozłożone zestawy 4 i 5 gram do takiego w miarę szybkiego pływania. W końcu się ścigamy, to nie ma co odpuszczać. Jeszcze raz będę musiał przyjechać. To jest jego woda, identyczna woda była, tylko troszkę szybciej płynęła na mistrzostwach polskim. Brązowy medalista na tej wodzie, to on tutaj trasę pokaże na pewno. Mieszanka będzie prosta. Mamy około 6-7 litrów zanęty. Takie resztki. Połowa jest Gold Pro, a reszta to co tam miałem pootwierane, to wrzucałem. Więc jakoś się tam bardzo nie skupiałem na tym, żeby to była jakaś bardzo zawodnicza mieszanka. Do tego kasza kukurydziana parzona. Troszkę płatków owsianych. Pieczywo fluo żółte. Jeszcze na koniec dodam pieczywa fluo czerwonego, ale nie za dużo. Robaki mamy też jakieś specjalne, nie, ale no nastawiam się na dużą ilość małych ryb, więc powinno być ok. Wymieszamy całą tą glinę, co mam, z tą zanętą, którą mam. Dodamy robaki, połowę na start. Połowę mieszanki wrzucimy, a później troszkę robaków luzą zostawimy, żeby można było coś zagęścić, tą mieszankę urozmaicić. Będzie to mniej więcej 2 do 1, dwie części gliny, jedna część zanęt. Paweł, a bardzo często pada takie pytanie, ile to kosztuje? Jest wydatek, oczywiście, bo każdy chce mieć najlepszy towar, żeby dać sobie jak największe szanse na wygranie. Ja często, gęsto, tak jak widzieliście, nawet na zawodach wcześniej używałem swoich glin. Jak nie znam łowiska, to ja nie zaczynam z takimi ilościami zanęt, więc zanęt też idzie dużo mniej. 2 litry, czyli kilogram, to jest wszystko, co się zużyje na jedną turę na jednych zawodach. Najdroższą rzeczą z tym wszystkim to są jednak robaki. Nie jestem w stanie zaoszczędzić, tak? Bo glinę jestem w stanie sam sobie zrobić. Zanęta nie jest na zawodach, takich dużych zawodach, gdzie jest duża presja, najważniejszą rzeczą, ale robaki są tam bardzo istotne, tak? Kastery można sobie przygotować samemu z białych robaków. No Jokersa, ochotkę trzeba kupić. Ochotki ja na zawody zamawiam na turę. Jak nie jest sprawdzone, to 10 deko, tak, żeby było 5 deko na łowienie i 5 deko ewentualnie do jakiegoś dopału, czyli do nęcania. Jokersa, tam gdzie jest bardzo dużo ryb, no to biorę 2 gazety, a gdzie jest niepotrzebne, jak już znam niektóre łowiska, to i gazeta wystarcza. Więc te koszty tak naprawdę, jak ktoś to realnie i tak oszczędnościowo podchodzi, to jest w stanie mocno zmniejszyć. I największym kosztem całych tych zawodów to będzie dojazd na łowisko i wpisowe. Bo kilo zanęty naszej kosztuje, nie wiem, około 20, no to kilogram tyle potrzeba, tak? Super Kappa albo Super Kappa pół na pół z Gold Pro, bo to jest moja ulubiona mieszanka na zawody. No to gliny też można kupić je po 3,50 przypuśćmy, można kupić po 7 zł, można kupić i Marcela droższe, tak? Ale można też wziąć łopatę, znaleźć odpowiednie miejsce, taka struktura, żeby pasowała nam jako wędkarzom, no i pasowała później rybom. Musimy ustalić zasady dzisiejszego pojedynku. Mamy wagę, baterie są sprawne nawet. Sprawdzałeś? Dzisiaj, znaczy, no pewno, tak mi się wydaje. Jest godzina która?
15 po 8. 15 po 8, za jakieś tam 5-10 minut będziemy nęcili. Myślę, że będziemy łapali do 12.45. No, waga ryb się liczy. Oczywiście wymiary ryb zgodnie z regulaminem PZW. Nie jesteśmy na zawodach, czyli te wszystkie wymiary będą podwyższone. Ja będę pytał, bo ja to się nie znam. My z Karolem, czy tam nie jesteśmy tak zboczeni, że jak nie wrzucimy troszkę zanęty, gliny i robaków, to nie umiemy łowić. Niektórzy wędkarze tutaj patrzą na nas, że my tyle tego wszystkiego wrzucamy, ale to jest nasze takie, no, jak to nazwać, zboczenie zawodowe. Tutaj też narobimy kul. Można było wziąć sobie kilo zanęty, federka, czy tam przystawkę, rzucić 3 kule pod nogi, postawić spławiczek i stać, usiąść, nie nosić tych gratów, ale jesteśmy już nad wodą półtorej godziny, a my jeszcze nie łowimy, tak? No ale to jest cały rytuał tego naszego wędkowania właśnie. Setki chyba nawet nie miałem kleja. Do ostatnich kulce. Nawet żeby troszkę mocniej dostał. Dzięki temu, co przed chwilą dodałem tego bentonitu, te kule będą stały tamte, przypuszczam, że do godziny, a te powinny stać do 2 godzin, zanim się rozmyją. Więc cały czas będą uwalniać nam jakieś cząstki, dużo wolniej niż pozostałe. Tamte się rozmyją, a te jeszcze będą, więc ryby cały czas będą miały przy czym stać. To wydłubywać. Do nęcania mamy dużo. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Tamtego tak na razie nie kleję, nie domaczam. Może będzie trzeba dawać dużo luźniejszy towar. Może będzie dużo bardziej zbity. No, jeszcze tego nie umiem powiedzieć. Dopiero jak dotknę wody, będę wiedział. Te same zestawy mam dzisiaj rozłożone co na Mistrzostwach Polski, no, ponieważ później woda jest bardzo podobna, tylko 3 razy wolniej płynie. Tak, a głębokość wszystko podobna. Głębokość jest podobna, tylko mówię, 3 razy wolniej płynie i to... Dzięki temu, że przyszedłem, to już widzę tutaj, czym się różni, skoro on sobie przyszykował glinę z jokersem samym, ja tak nie mogę. Ja waliłem wszystko w jedną mieszankę i ten. Ja mam nadzieję, że nie trzeba będzie tego używać. Po prostu miałem mrożone rzeczy w lodówce. Trzeba opróżniać co jakiś czas. To co, zaczynamy, tak? Zaczynamy. Rybek mamy na gęsto, to trzecie wpuszczenie, trzecie ryby. Tylko jakość tych rybek dzisiaj może być mniejsza, ale to są zawody, więc dla mnie to idealne zestawienie. Zaczęło się dobrze, a tu proszę bardzo, ukleja. Jak idzie w pierwszych minutach? No tak słabo, tak połowę ryb mam co pawę. Niestety, jakieś te ryby jeszcze trochę mnie omijają. Ale może się rozkręcą. O, za skroniec, jak coś to możesz ponagrywać. Na tych mistrzostwach Polski, no nie wiem, ja po prostu tak, łapałem dużo ryzykując, dlatego że stosowałem bardzo mało zanęty. Inni ludzie, z tego co wiem, z
stosowali tej zanęty bardzo dużo, ja stosowałem jej mało, 2 litry pierwszego dnia, drugiego dnia 1 litr nawet i głównie opierałem się tak jak na robaka i jakoś ta taktyka mi wypaliła, że tak powiem, pierwszego dnia łapałem małe ryby i średnie ryby, chodzi tutaj w krąpie były najczęściej i płocie, drugiego dnia natomiast parę ryb złapałem z styczki, później ze skróta jeszcze parę małych ryb złapałem. No i na koniec, jak zostało 4 minuty do końca, wyciągnąłem leszcza takiego około 2,5 kg, który dał mi właśnie jedynkę sektorową. Pierwszego dnia miałem 2. Łapałem na wędce pełnej 13 pierwszego i drugiego dnia. No jakoś troszeczkę też tego szczęścia miałem. Wszystko było, że tak powiem, poustawiane dobrze. Żaden haczyk nie został urwany tak jak dzisiaj. Bo dziś jedną rybę, dużą bardzo, straciłem razem z haczykiem. Rzeki to moje ulubione wody i bardzo, bardzo lubię startować na zawodach, gdy można łapać tylko właśnie na rzeki. No stosowałem, tak jak pewnie wszyscy, Caster, gruba ochotka, Joker i tyle. Zaczęły się pojawiać trochę większe ryby? No takie po 25-6 cm w krąpie od czasu do czasu. Tych uklejek mam mniej, ale z tego względu, że cięższym zestawem łapię. Takimi krótkami to waga idzie szybko budować. Nie są piękne ryby, ale dzisiaj zawody, więc ma być ich dużo. Dzisiaj inne łowienie, to w pusto ryba. No ale tak jest na zawodach. Szybkościowe łowienie małej i średniej ryby. Lubisz takie łowienie? No to najbardziej chyba. Jak widzieliście na poprzednim filmie, łowiłem na rzece, łowiłem tą wędką. Co prawda tam łowiliśmy zestawami 30 gram. Tu łowimy zestawem 5 gram, ale chciałem zaznaczyć, że wędka przy tych 30 gramach świetnie sobie radę dawała. Tutaj do szybkościowego łowienia również petarda. Daje się łowić bardzo szybko, precyzyjnie, ale i można założyć na nią ciężkie zestawy i polować na duże ryby. No i udało mi się. Losowanie sprawiło to, że no nie tylko wygrałem. Losowanie i pan Paweł tutaj dobrze też sobie poradził, ładnie łapał te ryby, miał o wiele większe. Pomimo tego, że ja próbowałem jakieś tam, dużo donęcałem. 5,295. No, chodziło mi o to, żeby jakieś większe ryby znęcić. No udało mi się jedną zrobić, ale niestety ryba wygrała walkę i popłynęła sobie z moim haczykiem. No a Paweł no tu zdeklasował mnie dzisiaj. No cóż mam powiedzieć, gratuluję mu, więc innego 2-0. 2-0. No. I już tutaj dobry Samarytanin przywiózł nagrodę dla Pawła, także
czeka na niego na moim stanowisku. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję Ci, Karol, że połowiłeś ze mną. Ja też Ci bardzo dziękuję. Myślę, że może jeszcze kiedyś spotkamy się na Rurze, na tym Kopułach, na tym mam łowisku. Mam nadzieję i tam zostanę. To jest takie łowisko, które będzie, bo teraz woda zejdzie i jak wszystko będzie dobrze, zajedziemy tam z Pawłem jeszcze może za 2 tygodnie. No i tam będzie pewnie walka na wyjęte ryby. Nie na kto ile większe sztuki ile złapie, tylko na wyjęte ryby, dlatego że no ryb jest tam sporo dużych. Chyba że po prostu po dużej, teraz wysokiej wodzie te ryby stamtąd uciekną, ale myślę, że będą nadal. Także poczekamy, zobaczymy i to jak za jakieś 2 tygodnie, jak i Paweł będzie miał czas i ja, to jeszcze pojedziemy tam i będziemy nadal łapali i próbowali jakichś tych wreszcie większych ryb połapać, no bo dzisiaj to patrząc na... ani dzisiaj. Dzisiaj największą moją rybą zmówioną to była certa 33 cm. No to już taka ciekawsza ryba. No i krąpie takie po 30 chyba, ze 3 czy 4 sztuki. Złowiłem 5 płotek, 6, ale takich po 20 cm, 22. No i reszta to małe i średnie krąpie plus uklejki, które były wszędzie. A na sam koniec to już i nawet na dnie w samych kulach. Co do wniosków z dzisiejszego łowienia, no to coś się wydarzyło, bo zaczęło się normalnie, spokojnie, z czasem coraz większa ten krąpik. Było już fajnie i już tylko sądziłem, że może być lepiej, a od pewnego momentu z każdym donęcaniem się drastycznie pogarszało. Skończyły się małe rybki, jak tylko nakręcały się uklejki. Nie, to na tyle. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Dobra, 9 kilo, tak? 9 kilo. Gdzieś ty tam stytrał tą kratę? To chłodzi się, żeby przyznaj się nie zdało. 30 takich dałbym za miejsce, które Karol zdaje. A ja jedną za to, że przegrałem z Pawłem. Dziękuję za dotrzymanie słowa. I do zobaczenia na rybach. Do zobaczenia. Paweł, ty jeszcze nie masz dosyć i podsiadłeś stanowisko Karola? Tak. Teraz będzie powinna... Lepsze ryby były. Teraz pokażę, jak się ile ryb miał Karol w łowisku. Proszę bardzo. Jest pierwszy.